To powodzenia, panowie? Powodzenia! Dobra, zaczynamy dzisiejszy dzień rozgrywek w Among Us. Pierwsza gra crewmate'ik, oczywiście. Obecny strict crewmate'a. Nie no, wczoraj na 14 gier byłem raz. Zobaczymy, ile razy dzisiaj będę. Szymek poszedł zrobić śmieci. Zacha tutaj sprawdza, Torek strzela. Nikt jeszcze nie wyłączył światła, o dziwo. Szymek chciał tutaj podejść, ale tak nie podszedł, jakby się drzwi zamknęły za nami w kafeterii. Szymek był w kafeterii. Zacha nie był w kafeterii jak coś. Skończyłem sobie to zadanie. Nie zamknęły się drzwi, wydawało mi się. Torek wygląda mi na legitnego, zatem Torka się będę generalnie trzymał, ale ciało zostało znalezione. Hej. Generalnie widziałem na początku Blaszkę wchodzącego do admin roomu i następnie widziałem jeszcze Bladiego kręcącego się obok. Poszedłem do Electricala, Blaszka doszedł do mnie w admin roomie i ja poszedłem do admin roomu i widzę za mną reakta martwego. Ja chciałbym tutaj oczyścić siebie i Torka z jednego i drugiego zabójstwa. Padły już dwa zabójstwa, czyli dwóch killerów jest. My byliśmy cały czas po prawej stronie przy weaponsach i robiliśmy tam zadania na SS. Fakty, nie Zacha też się kręcił po prawej stronie. Ale kręcił się, nie był z nami cały czas. Nie było pod koniec rundy przy tym. No bo zeszliśmy już do O2, a Torek pobiegł do O2. Boże, Torek pobiegł do nawigacji. Nexe, ma pytanie. Ty zgłosiłeś Nairachta czy Blaszkę? Nairachta. Skąd biegłeś do admina? Ze Storage'a. Generalnie na samym początku myślałem, że ktoś zgasi światła, więc pomyślałem, że pójdę sobie do Electricala zrobić zadania. Blaszka nie żyje. Właśnie minąłem tam Blaszkę do niego, poszedłem do Storage'a, wziąłem paliwo i znalazłem się w adminie. Może to być wizual błąd, ale widziałem, jak się vent poruszył, więc jeśli to byłby twój kill, to może był raporcik szybki, bo nie zdążyłeś do venta wlecieć i widziałeś, że ja wbiegam do admina, bo ja musiałem biec za tobą, a ciebie w ogóle nie widziałem. To nie jest taki wizual book, to jest inny wizual book, Zacha. Okay. No, w każdym razie ja biegłem ja przebiegłem obok Bladiego, który na końcu. Dobra, ale to jest ważne to, co powiedziałeś. Ty widziałeś ten ruszający się vent w administracji Zacha? Panowie, bo mamy jeszcze jedną sytuację. W sensie jak przez ścianę, nie? Okej. Okay. Bo ja właśnie się ogarnąłem, że osoba, z którą byłem w Electricalu, nie żyje, bo ja byłem tam z Blaszką. Blaszkę zostawiłem na dosłownie 10 sekund, więc wydaje mi się, że to musiał być vent kill na 100%, bo ja mamy podwójny, nie widziałem. Słuchajcie, panowie, to mamy podwójny vent kill i osoba, która poszła na prawo, jako jedna z pierwszych, prawdopodobnie zabiła i schowała się do venta, zanim Nexe mógł ją zauważyć. No tak, no właśnie chciałem powiedzieć, jak wyglądała moja runda. Generalnie na początku pobiegłem do admin rooma, zrobiłem dwa zadanka i biegnąc w dół przez storage, mijałem Nairachta, który biegnie do góry. Ja pobiegłem do komunikacji, tam zrobić sobie wysyłanie i skończyła się runda, wtedy zostało ciało znalezione. Ja niestety nie mam żadnego potwierdzenia, gdzie byłem, ale poszedłem w lewo, na początku zrobiłem próbówki, to poszedł potem w prawo jeszcze. To poszedł Zacha w prawo. Na początku. Nie, Zacha się kręcił przy kafeterii, czyli w prawo ja musiał pójść albo Szymek, albo Adwisek. Uważajcie na Szymkę i Adwiska. Ja byłem na samym początku. No ja jeszcze nawet jego bym uważał, bo też tak nie miałem. Szymek, Adwisek, Bloody. Te trzy osoby, uważajcie na nie. Wydaje mi się, że to może być Szymek. Szymek powiedział, że poszedł na samym początku i go nigdzie Bloody na dole nie spotkał. Zatem ewentualnie może specjalnie go kryć. Ale wydaje mi się, że to jest Szymek tak na 70%, myślę. By się to zgadzało również, że wybiegł tam na prawo i pobiegł na dół, zabił, w wencie się chował, poruszył się za sewent. Wszystko do siebie pasuje. Wszystko do siebie pasuje, tworzy to logiczny sens i wydaje mi się, że to może być Szymek. Postaram się trzymać od niego z daleka. Torek wybiegł z góry. Kurde, chciałbym się Torka trzymać, ale dobra, jest O2. W zadaniu mam i tak jedno do wykonania w O2, zatem pobiegnę i to zrobię. Robi to już Nexe, zatem ja się zajmę liściami. Torek był w adminowym drugim i mam nadzieję, że Torek cały czas żyje. Jeżeli Torek zginie, to będzie źle. Aha. Liśćmi. Nie, dwa kile wleciały kolejne. Dobra, słuchajcie, Szymek nie żyje i nie żyje teraz Nexe. To jest bardzo ważne. Nexe był po prawej ze mną stronie i wyłączał O2. I z nami była jeszcze jedna osoba. Ja też tam byłem. Ty tam byłeś, AB, dobrze. Torek, ty byłeś w administracyjnym. Ja w administ cały czas i wyłączyłem tam alarm. Czy kogokolwiek widziałeś tam? Zachę teraz widziałem. Ale wcześniej odrobinę w administracyjnym? Przybiegły dwie osoby, żeby zrobić alarm. Bloody, a gdzie ty byłeś? Już ci mówię, ja byłem w reaktorze, kiedy włączył się alarm, dokończyłem tam 1, 2, 3, 4 i po prostu zacząłem biec w prawo, ale to już się już, no tyle. Tak Adwisek, a ty co robiłeś, bo ty tak podbiegłeś od dołu tutaj, czy gdzie ty wcześniej byłeś? Ja chciałbym tylko jedną rzecz powiedzieć, że Nexe biegł do Storage'a, ja się zatrzymałem przy shieldsach, Nexe biegł do Storage'a i możliwe, że umarł w Storage'u gdzieś. Tak, prawda, AB? Umarł w Storage'u, tak? Dobrze powiedziałeś. Tak mi się wydaje. A to Szymek, umarł, bo ja szukałem potem jeszcze kogoś, a to Szymek, nie Nexe. A czyli ty widziałeś to Adwisek ciało i szukałeś jakiegoś innego, tak? No tak, to przecież widziałeś, że tam biegałem koło tego. Tak, widziałem. Dobra.
Dobra, to jest zagranie, którego Adwisek mógł się nauczyć i mógłby zacząć je robić od teraz. Jestem w stanie to uwierzyć. Jest już dużo śmierci. Torek, ja mam pytanie, czy w pierwszej rundzie ty, Mandzia, straciłeś oka, czy nie? Nie. Okej, okay, czyli dla ciebie Mandzia byłby czysty. Jest, ja jestem 100% czysty i Torek też jest 100% czysty, chyba że bardzo dobrze fejkował, ale to jest niemożliwe, żeby Torek miał czas kogokolwiek zabić. Mandzio, no to tak, no to mówię, ja z Torkiem siedziałem w adminie teraz. Jakie dwie osoby przybiegły zrobić kod w adminie? No ja i wydaje mi się, że Adwisek jeszcze przyleciał. Ja i potem siedziałem na tym i patrzyłem, kto. To jest Amy's Bloodim, tak? Najbardziej. Ja robiłem CO2. Ja robiłem CO2, Mandzio mnie widział. Tak, no przyznam się, że w tej rundzie faktycznie nikogo nie miałem, bo biegłem na początku do elektrycznego, nikt ze mną nie pobiegł do elektrycznego, potem musimy wyeliminować jedną osobę. Bloody, czy masz jakiekolwiek informacje, które nam się przydadzą teraz? Bo musimy podjąć tą decyzję. Dla mnie Bloody albo Adwisek. Powiem tak, no ja jestem niewinny, ale to wiadomo, że to jest takie rzucenie Okej, czyli nie masz informacji, to chciałem powiedzieć tak. Po prawej stronie, jak robiłem O2, ze mną był AB i był Nexe. I robiliśmy razem wszyscy to O2. Ja odszedłem, wróciłem do kafeterii i zobaczyłem to ciało właśnie tutaj Szymka, czyli Nexe musiał zginąć gdzieś po prawej stronie. Przykro mi AB, no to... ale jesteś najbardziej prawdopodobny, że ty jesteś zabójcą Szymka. Że Adwisek biegał koło ciała. Adwisek biegał koło ciała, ale Szymka tutaj przy storage'u. Okay. Zatem ja możliwe, że Nexe, szukał, ale wiesz... Uważam, że to Bloody, skoro go nikt nie widział, to ja uważam, że to nie miał trochę Bloody. Połączenia wentowego, żeby to zrobić. Ja nie miał trochę połączenia wentowego. Po lewej stronie. Adwisek też zagłosował na Bloody'ego, to jest bardzo ciekawe i teraz Adwisek jest przez to podejrzany. Ale to jest albo tego. No mam nadzieję, że... Kurde, mam naprawdę ogromną nadzieję, że wywaliliśmy teraz impostera, bo jeżeli nie, no to jeden kill i koniec. Ktoś tutaj podbiegał do mnie, ale niestety nie zauważyłem kto. Pobiegnę do elektrycznego. Wydaje mi się, że Adwisek jest tak na 60%, Bloody na 40%. No ewentualnie mogą być jakieś zaskoczenia typu Zacha jest. Zacha też nie jest czysty, ale... No komuś muszę zaufać, oprócz Torkowi. Nie mogę samemu Torkowi ufać. Bardzo chętnie bym ufał samemu Torkowi. Okej, Adwisek mnie tutaj zabił. I jeżeli Torek... może Torek znajdzie tego Adwiska, może ktoś go znajdzie. Dobra, dojdziecie jakoś tutaj do wniosku. Mam nadzieję. Będzie martwy. Dobra, lokalizację końcową. To ja mijałem Zachę, koło komunikacji byłem. Też mijałem Zachę, ja teraz jestem na śmieciach wyrzucony na samym dole. To tak, wszyscy Torek... mijali Zachę, wszyscy się widzieli. No dobra, Torek, gdzie ciało leży? Zacha, powiedz mi, kogo widziałeś przy komunikacji? Ja byłem na storage'u, Bladiego widziałem, jak mijałem, Adwiska nie dobra, miałem. Dobra, kto do ciebie ostatni przybieg? Bo to ciało przed chwilą się zrobiło, więc kto do ciebie ostatni przybieg? Kogo widziałeś jako najpierw ostatni? Był Bladi przy komsach, a potem Adwisek mówi, że rzekomo był. Ja go nie widziałem. To jest Adwisek. Na samym początku gdzieś byłem. Byłem z Mandziem w elektryku. Ja miałem jeszcze jedno zadanie do zrobienia. Po lewej zadanie. Jedno to było to na klikanie. Dobra runda, dobra runda. No dobra, fajnie się grozi. A w którym miejscu w elektryku dokładnie? Zaraz ci powiem, poczekaj. Byłem z Mandziem. Mandzio wybiegł zadanie wcześniej i dosłownie ja po 3 sekundach wybiegłem razem z nim i on leżał dosłownie przy wejściu do elektryka. Dosłownie przy wejściu. Mnie to nie było po tej stronie mapy. No to i ma Adwisek, ale to byłeś na storage'u czy nie? No teraz jestem na śmieciach, dopiero przybiegłem. A no to jest strona najbliżej mnie. Z której strony biegłeś? Z prawej, no przecież na samym początku cię minąłem, na samym początku gry. Bo ja pobiegłem od razu na prawo, żeby zabić Mandzia i być przy śmieciach na dole. Ja miałem Zachę, który biegł jakby w stronę storage'a przy komsach. Raczej to już, to nie mogło być tak, że Zacha tam pobiegł, od razu zabił i uciekł, co nie? To raczej... To przed chwilą musiało być, dosłownie 10, no mniej nawet, no 3 to... sekundy przed tym jak zgłosiłem. No bo jest no jeszcze taka... Adwisek był Zacha, bliżej w takim Zacha razie. Jest maksymalnie potwierdzony? Nie jest potwierdzony. Nie, ale to nie ma sensu na mnie zrzucać, absolutnie. Nie, no po prostu wiesz... No, to byłby tuchet totalny, mijasz mnie na komsach i potem znajdujemy tam ciało. I to Torek by jeszcze zdążył. To musiałbym zabić i zniknąć. I tak, nie powiedzieć o tym, że byłem na storage'a. Bo to mogłoby wyglądać na tej zasadzie, że ty biegłeś właśnie w lewo, przebiegłeś przez storage. Dzień dobry, witam. Śmignęłeś Mandzia po drodze, bo akurat się pojawił i śmug pobiegłeś dalej, tak naprawdę. Ale no, tak ja ciebie mijałem, Blady. A ile pan rozumiesz, zabicie po tym, jak ciebie minąłem, wiesz, po 3 sekundach tak, byłoby totalnie. No tak, generalnie mogłeś równie dobrze zabić mnie. No dobra, wydaje mi się, że Zacha faktycznie jak nie jest zabić, potwierdzony, ale... Nie jest potwierdzone, ale wydaje mi się, że Zacha zabiłby mnie. Znaczy Torek, pamiętajmy o tym, że w tej rundzie, gdzie był double kill, to był szybki double kill, byłem z tobą w admin. Tak, no to pamiętam. Więc możliwe, że macie chociaż Bloody wtedy tam też zniknął, nie? No to ale no... Bloody albo Adwisek dla mnie. Głosuję na Adwiska. Czemu na mnie? Bo ostatni przybiegłeś do Zachy, no. To ze sami teraz róbcie questy. Dobra, to zrobimy teraz questy. Dobra, to sami robimy. Zrobimy sami. To zrobimy teraz elegancko, kościki.
No elegancko. Nice. No, tak. Ale ładna, fajna gierka. Taka no. Ej, bardzo, bardzo fajna. Nie bardzo spodziewaliście się tak do końca. Nie da się jakkolwiek czego zrobić, żeby tego nie czuć. Macie jakiś sposób na dziąsło takie spuchnięte? Oczywiście, że crewmate ponownie. Dobra, tutaj był Evron. Zacha. Nadwisek był na dole tutaj. Evron nie trzaśnie. Stomatologa? No Boże, no bez przesady, że do stomatologa, bo mi spuchło dziąsło, które będzie ok albo pod koniec dnia, albo jutro. Nie no, coś takiego lama to po prostu ci przychodzi. To nie jest nic takiego zimnego, się napi, no. Star się napije zimnego i to może pomoże. To jest dobry pomysł, to jest dobra myśl. To nie jest raczej Adwisek, to nie jest raczej Blaszka. Te dwie osoby raczej nie podejrzewam. Adwisek nie miałby psychy, Adwisek by zabił szybciej. Dobra, zróbcie to. Stolar, dziękuję tobie ślicznie za subika, pozdrawiam bardzo serdecznie. O dwa, dwie osoby. Dwie osoby w storage'u, trzy osoby w storage'u, jedna osoba w Raktobie, dwie osoby w storage'u, jedna osoba w kafeterii, jedna osoba w Szilcach, jedna osoba w Operendzinie, trzy osoby w storage'u, dwie osoby w Szilcach. Wziął sobie w kafeterię, na weponsie ciało zostało znalezione. Dobra, albo ktoś wrobił Blaszkę i to tak naprawdę na dobrym poziomie, albo impostor, kolega Blaszki, nie zauważył, że Blaszka został w tym samym pokoju i nie mógł się wywentować z ciałem zabitym. Aha, dobra, no i rak, to jest ciekawe, że nam więc... jest teraz wszystkie dobra, odkażenia. Blaszka, daj mi dokończyć. A więc tak, ja sobie zbiegałem na dół, drzwi się tuż za mną zamknęły, więc sobie, okej, dobra, czekaj, czy ktoś jest w tym pokoju. Zbiegam po lewej stronie, Blaszka mija prawą stronę, próbując wybiec do góry, ale drzwi są zamknięte. Ale gdzie i... to jest, gdzie się dzieje akcja, bo... Przy... ojeju, przy kanistrze. No, czyli... w storage'u. Tak, w storage'u. To tu był jeszcze w tym storage'u. Blaszka. Nie, kto był jeszcze, bo była jeszcze jedna osoba. No i świetnie, Adwisek. I Adwisek, po której stronie stoisz? Prawy dolny, świetnie. Nie, Adwisek, nie o to mi chodziło. Po której stronie tej historii stoisz? No i reakcja Blaszka. Powiem wam Adwisek. Tak, Adwisek prawdopodobnie kogo? Zobaczył wcześniej już ciało i stwierdził, dobra, idę. Nie wiem po kogo, no. Dwóch śmierdzi. A widziałeś ciało? No nie widziałem właśnie. Na bank widział, tylko rozolał i poszedł. Kiedy widziałeś ostatnio Blaszka, Adwisek? Blaszkę nie widziałem. Ja też Adwisek nie widziałem. Ja widziałem tylko Noirachta. Ja też tylko widziałem Noirachta. Gdzie mnie widziałeś, Adwisek? Widzisz, ja nawet ciebie nie widziałem. W adminowym. Gdzie w adminowym? Kiedy? No jak naprawiałem butle z tlenem. Aha, racja. Co? Butle z tlenem? A, okej, tak, to racja. Racja, było butle z tlenem. Gdzie jest ciało, Noirach? Noirach, gdzie jest ciało? Dokładnie. Co do przy piksela. Przy kanistrze. Tuż przy kanistrze. Dobra. I jak idzie spotkałeś, jakby odkąd biegłeś, Noirach? Od góry. Odkąd biegłeś, Blaszka? Odkąd ty biegłeś? Ja biegłem od strzelców do góry do admina. Od czego? Strzelców? Jakich strzelców? Nie strzelców, Strzelców Wielkopolskich. To niemożliwe, tego nie widziałem. Gdzie go mijałeś? Strzelcy Wielkopolskich. Mijałem go tuż przy kończeniu się, że tak powiem, pudełek w storage'u. Ale od gór, od pleców czy od dołu? Od góry. Ja wchodziłem, a Blaszka próbował uciec, ale drzwi się zamknęły. No to jest bardzo ważny detal w takim razie, że próbował uciec. Więc właśnie, Noirach, tak musisz konkretnie... Noirach, bo ty mówisz, że ty nie dajesz się wypowiedzieć, ale ty przez te 60 sekund powiedziałeś wszystko oprócz tego, co jest najważniejsze, żeby zagłosować na Blaszkę. I dopowiedziałeś to dopiero, jak zaczęliśmy ciebie dopytywać. No musisz jakby bardziej to opisać, bo na początku powiedziałeś to tak chaotycznie, że na jakie nie idzie. Mówisz, że witam, jestem w storage'u, widziałem, jak Blaszka uciekał od killa. I tyle, i kropka. A ja nie widziałem, po której stronie stoję nawet. Po prawej dolnej. Kto na Adwiska zagłosował? Kto jest brązowy? Ja. Aha, i git Zacha, nie? Proste. Króciutko. No. Króciutko. Pamiętaj, Adwisek, żeby go forcie już nigdy nie podnosić. Nie będę. Uspokój się, gruby. Waży 50 kilo. Dobra. Noirach, ty jest teraz w kamerowym, zatem ja mogę bezpiecznie tutaj pójść się przeskanować, skoro Noirach ty jest w kamerowym, ponieważ nic mi nie zagraża, ponieważ Noirach czuwa nade mną. Jeżeli Noirach nade mną nie czuwa, to znaczy, że zginął w kamerowym albo sobie poszedł, ale jeżeli sobie poszedł, to i tak zdążył uciec. Nie widziałem, żeby kamera się świeciła, nie zwróciłem na to uwagi. Blady ucieka stąd. Czy w kamerowym nie żyje Noirach? Nie, nie ma tutaj nikogo. Zacha wbiegł do security do mnie i może mnie upierdzielić, ale tego nie zrobił. A mógłby to zrobić, ale tego nie zrobił. Z jakiegoś powodu. I zostało znalezione ciało przez...
Bladiego. Evron, czemu ze mną biegłeś? Teraz? Wiesz co? To jest podejrzane. Ale skończyłem robić weaponsy. Chciałem sobie fiolki odblokować, ale stwierdziłem, że jeszcze nie minęła minuta, więc się cofnę. Weaponsy? To czemu od było ciało na kamerach? Podbiegłeś? Nie zauważyłem. W jakim sensie od góry? Gdzie było ciało na kamerach? No byłeś na górze kafeterii. No jak biegłem. Weaponsów, co? Biegnie się na wprost. O, byczku, to jest mój klasyczny manewr. Bo ja zawsze ginę. Mm-hmm. Znaczy, ja wiem, że to brzmi podejrzanie, ale... Rozumiem, że zawsze ginie, że... zatem nie wiesz, jak grać będąc żywym, tak? Nie, po prostu zawsze idę górą. Wtedy killer mnie może nie zobaczy. Przy nawigacji... O, to jest podejrzane, co teraz się wydarzyło, ale no... It is what it is. Mam jednego killera, więc wydaje mi się, że... Jak chcecie, możecie na mnie zagłosować. Bo generalnie, o co się wydarzyło? Biegłem z weaponsów w stronę Meda, ale jak zobaczyłem Bladiego, to się w sumie cofnąłem i Bladiego gdzieś znalazł ciało chyba pod weaponsami. Rozumiem, Evra, że wtedy tapowałbyś Bladiego, tak? Nie, Bladi tego nie zabił, bo ja go widziałem. I Bladi, ty widziałeś, zabija, jak on... Się... Bo Bladi, ty pobiegłeś w stronę Meda, widziałeś Evrona? No mówię, jak biegłem do kafeterii, to on zszedł z góry, zobaczył mnie i zaczął za mną biec. Tak, przez chwilę, no i potem go gdzieś zgubiłem. To mi brzmi troszeczkę jak taki rotate, że osiema biegniemy razem, o nie, znaleźliśmy razem ciało, o Boże, Bladi, jesteśmy niewinni, ale kto jest winny? Nie, ja powiedziałem, że z mojej strony to trochę z dupy to wyglądało, ale no nie wiem, to do Bladiego oceny. Ja zawsze pytanie, biegam górą, lokalizacje końcowe. Miki, lokalizacja końcowa. Administrator chyba. Okej, Zacha, lokalizacja końcowa. Elektryk. Słuchajcie, no to prawdopodobnie mi się wydaje tak. Czekaj, nie, ty, Mandio, co ty? No? Co ty? Nie, elektryk. Przecież do ciebie do security dobiegłem. Ja szybciej info. Uważam, Evron się bardzo podejrzanie ruszył, aczkolwiek uważam, że to jednak on nie musiał zabić. Ale dlaczego? Już tłumaczę. Dlatego, że ja te ciało już widziałem wcześniej na kamerach i po prostu biegłem je tylko, bo one było na kamerach, one nie było konkretnie pod strzelaniem, tylko one były trochę dalej, jak jest kamera na wejściu do nawigacji. Tam było ciało, ja zobaczyłem to na kamerach i biegłem je po prostu zgłosić. Evron po prostu się natknął po drodze. To skoro ono się, było długie, to troszeczkę to zabija moją teorię, że to tak, Miki mógł zabić i uciec do admina. Więc generalnie ciało tam długo leżało, aczkolwiek Evron po prostu dziwny movement zrobił, dlatego chciałem go zapytać się, czemu jakoś tak dziwnie się zachował. No ja dlatego zachował. Powiedziałem, że trochę to z dupy wyglądało pewnie z drugiej strony, no ale no. W każdym razie było tam czyli ciało. Czyli co, Evron, skipek, nie? Ja skipnąłem. Znaczy, no jest jeden killer, no, możecie na mnie zagłosować, ale... To Evron. Bez znaczenia, ja skipnąłem, no bo to... Jeżeli to jest Zacha po raz piąty dnia dzisiejszego... Nie, Zacha jest czysty, Zacha jest czysty. Moim zdaniem Zacha jest czysty. Pierwszy jeżeli to ty jesteś Zacha, to naprawdę ja w pierwszej rundzie długo z Zachą chodziłem i robiliśmy razem zadania. Mandzia, to ja nie jestem ja. Przekonany, że Zacha jest czysty. To nie ja. No ja nie wiem, Zacha, czy ty to mówisz, czy ty sobie nagrałeś tą kwestię, żeby nie było, że kłamiesz, tylko odtwarzasz ja. Binda. No jak nie jest Bind? To nie. Co tam, call me Zacha. Byłem beznadziejnym crewmate'em. Nic nie powiedziałem, nic nie zauważyłem, przegapiłem ciało na kamerach. No po prostu chyba od blaszki wiadro walnąłem. Oho, went się ruszył. To jest na kamerach. Cześć, znalazłem ciało, no i rachta. W elektryku. W elektryku były trzy osoby. Drzwi się zamknęły, jak szedłem od admina i podejrzewam, że dwóch impostorów mogło być w elektryku i się zwentowali. Lokalizacje końcowe, poproszę, Bladi. Ja byłem w admin roomie. Miki. Silcy. Adwisek. Wejście do elektryka. Evron. Kamery. To nie mógł być Mandzio, bo drzwi były zamknięte i ja chyba widziałem nick Mandzia przez drzwi. Evron, gdzie byłeś wcześniej? Przed kamerami cały czas? Poczekaj, czekaj, Evron. Przez które drzwi? No kamerowe. A, kamerowe. A ktoś cię w kamerach zamknął? No, obviously tak, bo były zamknięte. Aha, okej, okay, dobra. Ja na początku byłem w medzie te fiolki odebrać, o których mówiłem. Był Neurakt, który robił coś przy Upper Engine, potem robiłem Simon Says, światła się wyłączyły, ale domyśliłem się, że już ktoś tam będzie po prostu w tym elektryku. Dobra, to jest, mogę poprosić 30 sekund? Czy tak? Nie, no, dawaj. 30, może być 30 sekund, tak. Jestem z Neuraktem w elektryku, widzę, że na kamerach się ruszyło w security event. Wybiegłem od razu z elektryka, ponieważ biegłem szukać właśnie tutaj na samym początku, chciałem wejść do security, ale drzwi były zamknięte. Evron powiedział, że mnie widział, zatem już wiem, że on tam był. Poszedłem do medycznego, w medycznym nic nie znalazłem, zatem zgaduję, że Evron szedł do medycznego, z medycznego przeskoczył do security, security wyszedł, wszedł na sekundę na kamery, czy coś tam popatrzył, pozamykał drzwi i w momencie jak pozamykał wszędzie drzwi, ja wtedy już nie byłem w elektryku, biegłem do security i wtedy Evron wybiegł, zabił Neurakta i wrócił się i to jest koniec moich 30 sekund. To jest z dupy, okay, bo dzięki. Ja jedyne, jeżeli mogę się na szybko obronić, dawaj, to jedyne, o czym mówiłem, to że Neurakt widził mnie w Upper Engine,
mnie, a potem na Simon Says, przed tym jak się światło włączyło, tylko że Neurath nie żyje, a nawet nie jest ciało przy mnie gdziekolwiek, więc nikt mnie nie ma jak potwierdzić. Jest przy tobie, jest elektryk i security, to jest dobra, przy tobie. Kto naprawiał elektryk, bo były trzy osoby w elektryku w momencie, kiedy było włączone. Ja i Neurath naprawialiśmy, nie widziałem nikogo więcej. No to ktoś pewnie się zwentował i zabił. Dobrze, Mandziu, i ty po naprawieniu światła, gdzie co zrobiłeś? Dokończyłem ostatnie zadanie w elektryku i jak zobaczyłem tego wenta, od razu wybiegłem i pobiegłem w stronę security. Security było zamknięte i później w stronę medbaya. No to w takim razie musiał to być Evron, który był w security. Zwentował się, zabił Neurathta i uciekł. Podoba mi się, że nikt Jank Mikiego ani Adwiska nic nie pytał. Jank Miki, gdzie ty byłeś? Na Shieldsy teraz byłem. Na Shieldsach i osoba na... jest Vladi, jesteś... Adwisek za mną bieg, a Adwisek za mną bieg z Admina. Ja wejście do elektryka. To będzie Evron albo Mandzio, się, więc... Ja wołtuję na Mandzio, bo ja wiem, że to nie wiem. Wszyscy byli po... Generalnie jak patrzyłem na Adminumie, wszyscy byli jakby przy tej na tej dolnej części mapy. Miki drugi? No chyba, że Mandzio tak to dobrze rozegrał, bo to też... Nie, no dlatego wydaje mi się, że to mogło być Evron albo Mandzio. Tak, Mandzio faktycznie. To nie ja, więc powodzenia. Dzięki. Miki drugi. Miki drugi na to wychodzi. Kogo my już wyrzuciliśmy jako pierwszą osobę czat tutaj? Czy wyrzuciliśmy kogokolwiek w tej grze? Wychodzi na to, że Miki jest drugi. Mikiego trzeba unikać. Już Mikiego wcześniej podejrzewałem, no ale teraz tym bardziej. Tak, wyrzuciliśmy chyba Blaszkę w tej grze, ponieważ Neurath na niego mówił. Ale wychodzi, że to nie był Blaszka, tylko to był Miki wtedy. I Blaszka został wyrzucony za niewinność i pierwszym był Evron i drugim był Miki. I Evron dlatego forsował zakończenie tego. Zastanawiam się, czy nie polecieć i nie zrobić emergency meetingu w tej sprawie. Jest tutaj Miki, jest tutaj Adwisek. Idealnie. Oni wszyscy, nie mogę wbiec tam, nie mogę zobaczyć, czy to jest bezpiecznie tam, niestety. Ja tutaj naprawdę mam tego switcha, ale jestem głupi. Adwisek wybiegł tędy. Blady jest tutaj za hoł. Ale panowie, to jest O2, halo! O Jezu, dusimy się. Dobra, nie, Miki jest tutaj. Jeszcze nikt nie zginął, Bloody tutaj przybiegł. Skoro widziałem Adwiska, widziałem wszystkich. Wszyscy żyją jeszcze, Zacha też żyje. Wszyscy wszędzie żyją, nikt nikogo nie zabił jeszcze. Miki mógł to teraz wygrać. Moim zdaniem troll poleciał. Miki mógł teraz na spokojnie to wygrać. Wystarczyło, żeby tego nie naprawił i żeby zabił mnie. Okej? Okay? Uciekłem od Mikiego. Uf. Na szczęście on sprawdził, czy nikogo tam nie ma. Udało mi się uciec od niego. Biegnę zrobić switcha. To jest koniec moich zadań. Znowu poleciał oksygen. Miki jest tutaj. Aha! Okej. Okay. To jest Miki. Dobra. Ładnie, ładnie Zacha, co nie? Ładnie. Udało mi się go zbajtować, chłopaki. Adwisek, słuchaj, piękny to był kill. Naprawdę, gratuluję. Ale go bajtuje Adwiska. Ale bajtuje Adwiska. To był piękny kill. No, nieźle Zacha zrobiłeś. Ale co? No my z Bloody przecież oglądaliśmy ciebie na kamerach. Normalnie zabiłeś tego Mandzia. Nie. Prawda, Miki? No. No dostałem raka w tej rundzie, Miki ani razu mnie nie bronił. Był 3 sekundy do O2, Miki podbiega do O2 i naprawia to O2. Dziewiąty impostor, dziewiąty impostor. Po czym zabija na kamerach, no nie mogę. Ja naprawdę na kamerach zabiję? Dziewiąty impostor. Aaaa, mnie to ciekawi, Evron, czy ty nie widziałeś, jak Miki na twoich oczach wyskoczył z Venta, jak sobie strzelałeś? Dobra, ja spadam. Ja byłem z killerem. Dzięki, Advice. Byłem z killerem. Dobra, ja mówię, że byłem sam. No, dlatego widział, albo nie widział. O, zajebiście, powtóreczka, cyk. Weźmy dziesiątą. No, ale masz kogoś? Masz kogoś dziesiątego? Ja nie mam. Nie pytał Miki. Dzięki, blacha, za info. Dzięki, blacha. Szybko. Siemaneczko, wybiegałem na prawą stronę z O2 i widziałem, jak z nawigacyjnego wybiegał Neurath i chyba nie spodziewał się, że nikt od razu wybiegnie, ponieważ biegliśmy na siebie i on zabił Evrona.
Mandzio na moich oczach zarąbał. Ja nawet nie wiedziałem, że to był Evron, bo zgaszone światło. A ja widziałem, ponieważ biegliśmy kratkę z Evronem. Mogłem to być albo ja, albo Evron. Ja tylko powiem to, Evron i Bloody umarli. Dobra. Ja wam jeszcze powiem, że... Zabójcą, kto był po lewej stronie O2? Od razu wyklirujmy, zaraz tutaj zdecydujemy, czy to ja, czy Neuracht, ale kto był. Ja i Diabeł. No to te wszystkie osoby są niewinne. Dobra, a jakie zadanie robiłeś, Mandziu? Liście. Tak, z 4-5 osób tam liście robiło. XD. No dobra, to ja powiem tak. Sytuacja wyglądała w ten sposób, że zgasły światło, a ja byłem w elektryku jak coś, bo właśnie zacząłem je naprawiać, ale poszedł report. Runda była paskudnie szybka. Nie wiem, czy to był double kill, Mandziu, Neuracht, czy to nie był double kill. No ja wbiegłem i ja widziałem tam ciało. Ja nie widziałem. Ważne, nie widziałem, żeby Neuracht zabijał na moich oczach, tylko wbiegliśmy razem w ciało. Ja powiem ci, Nexy, tak, wybiegałem z nawigacyjnego, Mandziu przy. To znaczy, było zgaszone światło. Ja zobaczyłem dwie animacje, jak walnęło coś i widzę MND, ale nie byłem pewien, czy to jest na pewno Mandzio, ale jak... No nie masz żadnego innego z takimi inicjałami. Ale nie byłem pewien. Nie, to znaczy, wiesz, śmignęło mi to MN, ale wiesz, tak czy siak mogło mi się po prostu to, wiesz, zamazać. Nie, ja byłem po prawej, bo ja wybiegłem ze Wronem kratkę w kratkę, no i biegłem i tego. Bo zabiłeś tuż obok mnie. Ja przebiegałem. Nie wiem dlaczego, ale to wygląda jak na double kill i self-report, albo coś tam. Bo drugi killer zabił w innym miejscu, ale no to wygląda na self report, po prostu są Neuracht mówi, że było ciemno. No Mandzio na początku mówił, Neuracht zabił na moich oczach, więc ja... Neuracht wybiegał, biegałem kratkę w kratkę z Evronem, Neuracht wybiegał i nagle leci Evron martwy. Mogłem to być ja, mógłby to być on, to było 50-50, bo byliśmy na tej samej tak, kratce. Tak, tylko że ty powiedziałeś od razu, że no bo Neuracht nas wbiegł. Tak, ale widziałeś, że Neuracht to robił, a mimo wszystko było zgaszone światła, widzę, jest tak, że serio praktycznie nic nie widać, więc ale ja... no ja powiedziałem to Nexe, samo, ale... widział Mandzio, no właśnie. Ja powiedziałem, że wbiegłem z wizją tą malusieńką i wtedy mi poleciał trup Evrona na pewno, bo to był nie ciemny wiem. Trup i Mandzio zgłosił, bo się bał, że ja zgłoszę. Ja bym zaufał Neurechtowi chyba szczerze. Ale, w sensie ale to jest tak samo bardzo jak ja, jak i Neurech. A jakie ja robiłem po prawej? No, jeden drugi out, nie? A. Dobra, no to nie każdy zostawiamy siebie. Tak. Nie wiedziałem, że tam jest Noir. Aha, moje gratulacje. No brawo. O nie, światło naprawią i nie będzie się już dało. Jak światło naprawią, nie będzie się już dało już emergency meetingu. Dobra, zamknąłem tam. Zdążyłem go zabić. Musiałem. No właśnie, dobrze, że musiałem, bo... MDZ, to czas dla nas? Szybko. Nie, musiałem to zrobić, bo serio wersja Neurachta wydawała mi się taka bardziej spójna z tym niewidzeniem niczego. No, ja też. Plus wydaje mi się, że jedyna osoba, która powiedziała tak, wiesz, tak pewnie, że no, on mógł nie widzieć, coś tam to był Blaszka. I mam takie wrażenie, że jakbym nie kliknął tego przycisku, ta gra zakończyłaby się w 3 sekundy i wydaje mi się, że Mandzio był correct killem, a nie Neurach. No to nie powiedziałem, tak powiedziałem tylko, co powiedział Neurach na początku. To nie wiem, Nexo, co to teraz daje ci, że dopowiada sobie, dobra, co mówiłem. Dobra, Blaszka, toż się nie zjerałeś na nagrywki, to nie znaczy, że masz teraz filozofować, okej? Okay? Miki, biegaliśmy cały czas razem. Tak. Nie biegałeś, jak nie biegałeś z Mikiem? Co ty gadasz, jak byłeś ze mną zamknięty w tym? Nie właśnie, no nie cały nie udało czas. Mi się wbiec na to, bo mi się... Tak, bo drzwi mi się zamknęły przed mordą, więc pobiegłem na lewo ale do reaktora. Nie ma innego wyjścia, żeby... Tylko ty mogłeś tam tego killa zrobić, jeżeli Neuracht nie był, a poszły dwa kille teraz i to niemożliwe, żeby był jeden impostor, więc... No i też to był kill na Evronie, nie? Dobra, wrzucajcie mnie pod tory, co nie? Wrzucajcie mnie pod tory. Spoko, nie bracia imposterzy, tacy są. Dobra, jeden do Hasioka, drugiego na szybko. Spokojnie, jeden kill poszedł, tylko za chapat? Okej, tylko za chapat. Spokojnie, czat. Dobra. Ja teraz zaplantowałem w mózgu Mikiego, że powiedziałem, no bracia impostorzy, fajnie, że wrzucacie mnie pod tory. Zatem Miki będzie pamiętał, bracia impostorzy wrzucili pod tory, czyli to był Nexe i Diabeł. Jeden z nich musiał być, nie Blaszka. No ale dlaczego ty Mikiego zabiłeś, Blaszka? Czemu Mikiego? Blaszka! No i będzie w tym szybciej, masz rację. Blaszka! Blasza. Co? Co? Powiedz mi, czemu? No! Co? O! Co? No, dawać, kikujemy cię, gościu, i okay. Go next chick.
Ale powiedz, wytłumacz mi, bo czemu? No stary, no Mandziu został wydupiony tutaj przez Nexę, który był 100% impostorem. Miki był na 100% niewinny, zresztą nie żyje i sobie siedzi teraz. Cały czas z Mikiem biegałem, ja zapaliłem światła i chciałem pójść zgłosić emergency. Zresztą dlaczego ci się tłumaczę, skoro jesteś impostorem 100%? I się pytasz ja tylko mu ufam. Czemu. Ja mu ufam, Blaszka, przedtem jak to zrobiłeś, ja wygłosiłem Blaszka mowę, że nie no, w sumie dobrze się udało. Zabiłem jeszcze Zachę, udało się wydupić Neurachta, tylko że żeby Blaszka teraz nie zabił Mikiego, bo Mikiemu zaplantowałem myśl, że brat impostor mnie wydupczył po tory, czyli pewnie Nexa albo diabeł. I kogo ubijasz? Mikiego oczywiście, no oczywiście, jedyną osobę. Blaszka.